Cześć, tu Dziko TV. Dzisiaj będziemy grać w Szukabukę i będziemy pokazywać swoje domki, te początkowe. Tak, i która ładnie zrobi, to... Napiszcie w komentarzach imię. Chcecie nam pomóc w rozwijaniu kanału, to dajcie dużą łapę w górę i subskrypcji. To zaczynamy! Dobra, ja pierwsza zaczynam z moim domkiem. No to tu mam łazienkę. No w nim jest prysznic. No tak w zwyczajnej łazience. Później jest kuchnia. No i lodówka. Jest też w kuchni. I mamy salon. Jest akurat jedzinka i pokój. Dobra, no to tu są sprzątacze. I teraz to jest siostra, to jest tata, to jest kolejna siostra, to jest mama. Dobra, to mama idzie się przebrać. Idę się przebrać. Teraz zabieram się na taką koszulkę, a nie, sobie sukienkę. Teraz ty się przebierz. To masz taką króliczkową. No, ty ubierz się króliczkową, tu połóż. Hopsa. No jesteśmy, to teraz ja pójdę, mamo. To się ubieramy tą sukienkę. No i też jestem gotowa. Teraz ty pójdź, tato, siebie przebrać. Dobra, to ja pójdę w ten raz. Okej, to posprzątajcie te zabawki. A ja idę poprosić, idę powiedzieć. Halo, halo, proszę nam posprzątać te zabawki. Dobrze, dobrze. A my pójdziemy położyć się spać. Dzieci, chodźcie, położymy się spać. Dobrze, tato, dobrze. Dobrze. No dobrze, ten. A my sobie jeszcze posiedzimy, a ja tata was położyć. Dobra, ty będziesz miała tu łóżkaczko. A ja tu. A my to na górze? No okej, no to będziesz miała na górze. A my znowu sobie pobliżamy film. Halo, no. Proszę mi posprzątać ten bałagan. Już idziemy. Dobra. Mamy posprzątać. To ja podkurzam, a ty posprzątaj. Dobra. Dobra, tu zabaweczki trzeba posprzątać. Tu laleczka. Tu misiu, tu samochodzik, tu tam kryształ, tu piłeczka. Samochodzik i tu drzewo. Halo, podkurzałaś? No, to jeszcze chwilę. Dobra, już podkurzałam. Dobra, co mamy zrobić? Mamy coś zrobić? Proszę mi odłożyć odkurzę, dobrze? I proszę mi zrobić coś do jedzenia. I mojej żonie też. Tak, tak, proszę mi też coś zrobić. Dobra, to zrobimy tobie. A mamy być dobra, mamy herbatę. Zobacz, herbata. Kolejna herbata. Herbata. Okej, tu mamy już po herbacie dla jednego. Tu mamy światło. Chowa. I za co trzeba im zrobić? To jajko. Nie ma talerzy. Nie kupili talerzy, więc jeszcze nie ma. No. Ale kupili talerzy. Co oni będą mieć w misce? Dobra, jajko jedno, jajko drugie. Posolić. Dobra, to ja już proszę herbatka dla pani. Już dla pana herbatka i dla państw proszę tutaj po jajku jednym. Dziękuję. Też dziękuję, dobre. Jest. Ale proszę, żeby pan jeszcze i pan
zrobił nam jeszcze kanapeczki. Tak, kanapeczki. Z sałatą i pomidorem. Jasne. Jeszcze z kurczakiem, a mi bez kurczaka. Dobrze, idziemy robić. Dobra, proszę babkę. A z jajkiem? Też poproszę. A pan? Też poproszę, dobra. To jeden pan chce z jajkiem, z sałatą, pomidorem i kolejny chleb. Proszę. I tu druga chciała topsa. Ona chyba bez pomidorka będzie miała. Ojej. Co wie? Ja nie chcę. No dobra, podkradłem. Dobra, i chlebek. I tu trzeba jeszcze posolić i popieprzyć. Oba jesteśmy. Ja jestem. Proszę, kanapka dla pani i kanapka dla pana. Dobrze. Dobra, my sobie dałyśmy odpoczynek. No, możecie mieć odpoczynek. No dobra, sobie usiądziemy. A my spróbujemy, jak wasze kanapki wyszły. No, myślę, że fajnie powyglądają, ładnie. Dobra, ja smakuję. Ej, dobra jest. To jest ty. Też jest dobra. To ja pójdę jeszcze do toalety. Dobra. Jąbki, dobra. Dobra, to pani, już macie wolne na razie. To odkładę. Dobra, to ja też się położę. Ojcie, zdziało mi się siusiu. Szybko tutaj. Tak, siku. Szybko, dobra, tu. Dobra, już. To teraz będzie kolejna z nas występować i pokazywać swój domek. Teraz jest moja toja i podarzyła się moją rodzinę. To zaczynamy. To coś muszę zrobić dzień. Teraz rodzice obudzę. O, już jest dzień. A i one idą. Zobaczcie, gdzie jest jad. A, nie mam odtąd. Dobra, też ubiorę już. Nie to. Gdzie to odłożyć? Dobra, tutaj ja się ubiorę. Nie to, to jest mało dzieci. Gdzie to chodzi? Tu. Dobra, ja dopiero się ubieram. I to ja ci robię tatacy i muszę jajo tat. Już mają tatołę ubianta. Teraz ubudzę dzieci, a też ma małe do dzidziusa. Tu się ojciec spi. Ta by tata obudzia jednego. Wstawaj! Już dzisiaj macie urodziny. Ciupej. Idę umyć jomty. Nie, idę gdzie stojacie. Czadanie. Ale piczne. Idę cię ubiać. Ubioję cię, tatie. To dzisiaj cię moje urodziny. Też moje ciotkie. Teraz ja ubudzę. Wstawaj. Czemu, mamo? To dzisiaj masz urodziny. Jeja! Idę tobie cię ubiać. To cię. Może tak cię ubioję. Idziemy do tała tejać. Idę dziecko ja cię. Dobra.
Już idę do toalety, do mucia. Dobra, jest robione. No dobra, umyłam jęcie, teraz idę obudzić moją ciotkę. Wstawaj, wstawaj! Żałuję ci, Janek, mogę ciebie odspać. Tam jej tak dzisiejszą noc się urodzimy. A, zapomniałam, idę cię ubiać. A jedzenie. Dobra. I teraz idę zjeść to jacie. Siadanie. Picie biorę te. Idziemy to jeść. Dobra. Idę zrobić ci tu to mucie i zdjęło. No, nie ma, otoczyłam. Te, co nie robią citu. Ojciec mała. Jak będziecie idzieć, to tata podadzie, jak ona, tata tu podadzie, to ocintu. Dobra, idzie je. Mam dojebciu chaty, ja didać. To rolowe. Dzieci, tak, i tu dzieci, i tu, i to jest jakieś mi to idzie, i ciąta. To już się doczepiło i zajedziam. Myję jączki. Zatałem. I się nie umuję dzień brud. A dzicia mała? A zapomnieliśmy. A bo cię ma już tu. Mała płacze. Apa. Mam o tej tacie, tata i ciąta. I... A może teraz będziemy robić? Będziecie robić, co robić? A najpierw ja będę robiła już ty na dziedziu, to ona już chyba cię, chyba musi ci tu. A ona nie może dać, to robię jej, robię jej ty i wejdzie. I to nie patrzcie, to je zrobię tu. Dziecię, jest zrobione. Zamietam, żeby nic nie dałać. Już nie ma. Zobaczcie. Ja pewnie boję. Dziecię robi ciemno. Ojej, już się zrobiło ciemno. Chodź to już położyło cię, już uciepło. A, zapomniałam cię ubijać. Jecie nie, to ja cię muszę jadać. To ty musisz tutaj iść na diet. To ja ci je podadzę do met. To pa! Cześć, tu ja, Ida. I teraz ja wam będę pokazywać swój domek. Tu mam łazienkę. Oj, płyn. Mam łazienkę. Tu prysznic, żeby się kąpać, żeby brudasem nie być. Tu mam takie na przebranie. Tu jakieś tam rzeczy do mycia. No, tam nieważne. Tu kibelek. No. Tu mam kuchnię, bo trzeba coś jeść, żeby głodnym nie być.
w lodówce mamy jajko. Tu mamy jakieś jedzenie, żeby głodni nie byli. Jakieś tu kakao, tu jakieś truskawkowe coś, tu tortilla, tu jakiś sos, tu jakieś znowu coś. Tu mam zegar, żeby wiedzieć, która godzina. Na razie widzę, że jest noc. I tu mam, tu mam torcik, bo mały dzieciak. Mały dzieciak, małe dziecko miało urodziny, swoje drugie urodzinki, ale nie zjedli jeszcze tortu, bo zapomnieli, bo taka impreza była. Tu śpi właśnie te dziecko, co miało urodzinki. Tu są jakieś pluszaczki, coś. I tu są łóżka, tu śpią dorośli. Tu jest piesek. Tu jest taka półeczka, tu na ciuszki i tu taki pokój rodziców, walentynkowy, tak jakby. Znaczy po prostu taki serduszkowy. Dobra, tu jest tata, tu jest mama, tu jest dziecko. Ojeju, smoczek. W ogóle dziecko jest ubrane w truskawkę, bo jutro będzie... W szkole miało baliczek owocowy, więc jest ubrany w truskaweczkę. W przedszkolu, nie w szkole. I weźmy sobie lampę, chyba. Taką z ananasem, bo w końcu balik owocowy. Dobra. Teraz zrobię historyjkę. No. Boże. No. Teraz zrobię. A jeszcze tu jest dużo rzeczy takich walentynkowych. Tu jest kalendarz, lampka. Tu takie poduszeczki, łóżeczko, tu taki kwiatuszek. Tu jest taka świeczka. Tu ciasteczka walentynkowe. I dobra, teraz będę robić historyjkę malutką. Dobra. Halo? Pamiętasz, że są walentynki? Niedługo? Czy już były? Proszę. O, dziękuję. A czemu jest noc? Przecież... Dopiero był dzień. Dzień się zrobił. Dziwna ta pogoda, coś ostatnio. Halo, stawaj, Hubert, Upcio, stawaj. Chodź tu, bo ty niegrzeczny ostatnio jakiś jesteś. Chodź, bo się spóźnisz na balik. Trzeba tu ci dać czapeczkę. Smoczka nie bierzesz do szkoły. Jeszcze trzeba ci dać jakieś coś do szkoły, bo pani mówiła, że masz wziąć do przedszkola coś do jedzenia. Dawać torcik, daj uczniom. Przedszkolakom. Jajko nie będziesz brał. Dobra. Piotrek, co? Zapomniałeś o czymś? O czym? No miałeś przecież wyprowadzić psa na dwór. Bo widzisz, jaki smutny jest. Okej, już go biorę, bo on taki... O, szczęśliwy. Dobra, idę z nim. Dobra. Ja cię zaraz zawiozę do szkoły. A co to ma być? Skąd ty to masz? Ja się pytam. A przecież koleżanka mi ostatnio dała w przedszkolu.
Nic ci nikt nie dawał. Skąd to jest? Nie wiem naprawdę, no mówię, że koleżanka mi dała w przedszkolu. Nikt ci nic nie dawał. Powiedz mi prawdę. Mówię prawdę, koleżanka mi dała. Bo ona nie potrzebowała. Dobra. Co z tobą zrobić? Takie dziwne to trochę. Dobra, idziemy do przedszkola. Co to może być? Skąd on to ma? Przecież on takiego czegoś nigdy nie miał. No to nagle się jakoś zjawiło. Ja nie wiem, skąd on to wziął. Dobra, poszukam, może coś jeszcze będzie miał. Nie, nic nie ma. Dziwne. Tortu nie wziął do... Oj, niestety zjadłam niechcący dorcik. No jakoś się żyje. Może jajko. Jeszcze mu tam przylecę i dam. Halo! Jajko. Czemu to jajko tak oddycha? Dobra, to już koniec historyjki, taka krótka, dziwna. No to pa. No. Jak chcecie więcej takich odcinków z Toka Boka, to możecie napisać w komentarzu. I nie zapomnijcie zagłosować, na który domek był lepszy, wpisując nasze imiona. Na mnie Lila. Na mnie Wiktoria. Na mnie Anastazja. Napiszcie nam w komentarzu, jaki byście chcieli domek, żebyśmy rywalizowali. Rywalizowali. Dużo łapek w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Pa! I jeszcze buziaczki i serduszka. Głosujcie na mnie! Na mnie! Na mnie! Na mnie! Na mnie!